Czy wiesz, dlaczego Robin van Persie został nazwany latającym Holendrem? Van Persie zdobył jedną z najsłynniejszych i najpiękniejszych główek w historii mundiali. Skoczył na lecącą piłkę, uderzył ją głową i jakby zawisł na chwilę w powietrzu. W nietuzinkowym stylu wyrównał wynik grupowego starcia z Hiszpanią tuż przed przerwą. To było w 2014 roku, a Holandia pokonała Hiszpanię 5-1.